że zainteresowanie mediów wzbudziła także najnowsza Honda Pilot. W końcu Honda Pilot wypiękniała, czy wypiękniał. Samochód, który był, tak jak wszystkie SUV w Ameryce produkowane, czy też sprowadzane, była przez długie lata kwadratowa. W moim przekonaniu Pilot był autem najbrzydszym, był tak kwadratowy, śladem innych Jeepów. Jeep Commander kiedyś się pojawił, kiedyś dawno temu, który był bardzo brzydki i wszystkie auta tak zbrzydły za nim. Highlander, Toyota wypiękniała, no i w końcu Honda po raz pierwszy dzisiaj rano publicznie pokazała ten pojazd. Rzeczywiście śliczny na dworze, pięknie wyposażona w środku. Honda model 2016, auto wypiękniało i będzie miało swoich na pewno wielu wielbicieli. Zaraz pokażemy rzecz, która kiedyś dawna była w starych autach była spotykana. Teraz ta technologia wraca do wielu samochodów. Będzie dźwignia zmiany biegów, bardzo interesująca, ale to trzeba zobaczyć. No i widzimy, tutaj są guziczki, które mamy pozycję park, reverse, troszkę inaczej ustawiona, pozycja reverse, neutral i drive. Jest to tak skonstruowane, ażeby kierowcy się nie mylili. W starych autach amerykańskich, na przykład Packardach czy też Chryslerach, były guziczki obok siebie były i kierowcy mylili się reverse albo drive i były wypadki samochodowe. Tutaj nie ma możliwości pomyłki. Ciekawa rzecz. Na tegorocznej edycji wystawy Chicago Auto Show podziwiać można również najdroższy samochód świata za bagatela 2 miliony 650 tysięcy dolarów. Co można kupić za tyle pieniędzy? No, można kupić Bugatti. Bugatti, które właśnie tutaj widzimy z tyłu. Za mną stoi piękny nowy Bugatti, który ma 16 litrów, 16 cylindrów, moc 1200 koni mechanicznych, przyspiesza do setki w ciągu 2,5 sekundy, mówmy. Samochód, który bym kupił sobie, gdybym właśnie wygrał w loterii Powerball.
Entuzjaści dawnej Toyoty Supry marzą o tym samochodzie. Model FT1 jest to samochód prawie że już produkcyjny. Firma Toyota rozważa możliwość wprowadzenia go do produkcji. W tym roku pewnie jeszcze nie, ale w końcu nadszedł czas, ażeby Supra w końcu znalazła swojego naśladowcę. General Motors od kilku miesięcy produkuje nowe pick-upy Colorado. Swego czasu Colorado były produkowane, wyszły z produkcji kilka lat temu. Tym razem Colorado jest nieco większy niż jego poprzednicy, a ten model w szczególności jest to prototyp z silnikiem dieslowskim. Tam jest silnik 2,6 litra turbo diesel i co ciekawe ma pasek rozrządu. Pasek rozrządu, który ma wytrzymać co najmniej 150 tysięcy mil. Wystawa Chicago Auto Show 2015 odbywa się, przypomnijmy, w McCormick Place, który mieści się przy Lakeshore Drive i ulicy 23. Potrwa od soboty 14 lutego do niedzieli 22 lutego. Ceny biletów to $12 dorośli, 6 seniorzy powyżej 62 lat, a także dzieci w wieku 7 do 12 lat. Darmowy wstęp dla dzieci do lat 6. Zapraszamy.